Swój nowy plenerowy kącik rekreacyjny ludzie z osiedla Sobieskiego polubili, zanim jeszcze oddano go do użytku. Nic dziwnego, że gdy to już nastąpiło, cieszy się on olbrzymim powodzeniem. Plac kusi jednak nie tylko zwykłych użytkowników. Mamy dużo sygnałów od mieszkańców, że są bardzo zadowoleni z tych terenów. Rzeczywiście czegoś takiego brakowało na osiedlu Sobieskiego. Natomiast z punktu widzenia dalszej eksploatacji tego terenu, bezpieczeństwa użytkowników, ale też tej infrastruktury, która tam powstała, bardzo istotne jest dla nas na dzień dzisiejszy, żeby na tym placu pojawiła się kamera monitoringu miejskiego. I tutaj no, czynimy zabiegi, żeby to jak najszybciej się stało. Rzeczywiście ten monitoring miejski wpływa na zachowania ludzi, powoduje, że no, nie ma zniszczeń tych urządzeń do ćwiczeń, nie są wprowadzane osoby z psami, nie przychodzą ludzie spożywający alkohol, raczej takich miejsc unikają. Dzięki przychylności legionowskiego ratusza kwestia monitoringu jest już praktycznie załatwiona. Gorzej ze wspomnianymi już czworonogami, których właścicielom zdarza się traktować okolice boisk jako psi wychodek. Tymczasem jest to zabronione. Tam przy każdym wejściu będą stały regulaminy szczegółowo określające, co można, czego nie można i na pewno w tych regulaminach będzie zapis o tym, że generalnie na ten obiekt psów nie wprowadzamy i prośba, żeby tego przestrzegać. Tam ludzie chodzą po tej trawie, po to ona jest, są specjalne nawierzchnie na boiskach, rzeczywiście te odchody zwierząt raz, że uprzykrzą użytkowanie tego obiektu, dwa, że mogą pewne elementy zniszczyć. Skoro mowa o boiskowej infrastrukturze, wzorem szeregu innych inwestycji pojawiły się już pomysły jej wzbogacenia. Wyszły, jak to się mówi, w praniu. Zadowolenie mieszkańców przekracza wszelkie oczekiwania. Niemniej pojawiają się uwagi typu na przykład życzyliby sobie, żeby pergola była zadaszona jakąś cienką warstwą jakiegoś tworzywa, żeby jeżeli pada, to żeby byli chronieni. Tak samo koło urządzeń posadowionych, żeby zamiast trawy czymś jakieś płytki, bo ludzie schodząc z poszczególnych urządzeń popadają w tak zwane błotko. Również były uwagi, dlaczego przy schodkach nie ma zjazdu dla wózków, dla rowerów. Jedne pomysły są bardziej, inne mniej uzasadnione. Nad tymi pierwszymi osiedlowi radni obiecali się zastanowić. W ramach inicjatywy lokalnej czy coś to można będzie pomyśleć z tym, że tutaj obowiązują okresy gwarancyjne, jeżeli chodzi o wykonawcę, to trzeba zegrać i tutaj pod tym względem trzeba upewnić się, czy będzie to współgrało z zasadami zawartymi w umowie z wykonawcą. Póki co osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji świetnie służy ludziom w swym aktualnym kształcie. Pracownicy spółdzielczej administracji liczą, że jeszcze długo będzie ono w świetnej formie, ale w dużym stopniu zależy to także od mieszkańców. Jeśli Państwo widzicie coś niepokojącego, co się dzieje na tych terenach rekreacyjnych, czy osoby spożywające alkohol, czy kogoś, kto no, coś niszczy, krótko mówiąc, bardzo prosimy, żeby dzwonić, informować od razu służby porządkowe. Zarówno policja, jak i Straż Miejska ten obiekt znają, mają jak gdyby pod opieką swoją te tereny. Są poinformowani, żeby no, w miarę sprawnie, szybko reagować tam, jeśli będą jakieś zgłoszenia dotyczące chociażby dewastacji, czy osób spożywających alkohol. Stąd prośba, żeby zgłaszać to na bieżąco. Warto o tym pamiętać i mieć na uwadze, że tego typu zgłoszenia można też dokonać anonimowo.